Oto prawa i nakazy macie je należycie wypełniać w kraju, który Pan, Bóg waszych przodków, dał Wam posiadanie, jak długo żyć będziecie na tej ziemi. Macie doszczętnie zniszczyć wszystkie miejsca, gdzie narody, które wkrótce wypędzicie, służyły swoim Bogom. Miejsce na wysokich górach, na wzniesieniach kultowych i pod każdym zielonym drzewem. Macie zburzyć ich ołtarze, skruszyć stele, spalić aszery Posągi bogów porąbać w kawałki i w ten sposób usunąć pamięć o nich z tego miejsca. Wy inaczej macie służyć Panu, Waszemu Bogu. Będziecie oddawać cześć Bogu w miejscu, które Pan, Wasz Bóg, wybierze sobie na mieszkanie, na obszarze zamieszkanym przez jedno z Waszych plemion, aby tam umieścić swoje imię. Tam będziecie chodzili. Będziecie tam zanosili ofiary całopalne, ofiary krwawe, dziesięciny, dary, ofiary ślubowań, ofiary dobrowolne oraz pierworodne zwierzęta, zbydła i trzody. Tam będziecie jedli w obecności Pana, Waszego Boga, i radowali się wraz z rodzinami ze wszystkiego, co zdobyliście, własną pracą, i w tym Wam pobłogosławi Pan Wasz Bóg. Nie będziecie już mogli naśladować naszego. Obecnego postępowania, kiedy każdy czyni, co zechce. Nie weszliście bowiem jeszcze do miejsca odpoczynku i do dziedzictwa, które Wam daje Pan, Wasz Bóg. Kiedy jednak przejdziecie Jordan i zamieszkacie w kraju, który Pan, Wasz Bóg, e, da Wam w dziedzictwo i zapewni Wam pokój ze wszystkimi otaczającymi Was wrogami, także będziecie mieszkać bezpiecznie wtedy na miejsce, które sobie wybierze Pan, Wasz Bóg. Aby mieszkało w Nim Jego imię, przyniesiecie wszystko, co wam nakazuje. ofiary całopalne, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk i wszystkie najlepsze dary, które ślubowaliście Panu. Będziecie się cieszyć przed Panem, waszym Bogiem, wraz z synami i córkami, sługami i służącymi, a także z lewitami, którzy mieszkają w waszych miastach. Bo oni nie mają żadnej części ani dziedzictwa wśród Was, strzeż się jednak, byś nie składał swoich ofiar całopalnych na przypadkowym miejscu, które zobaczysz. Swoje całopalenia będziesz mógł składać tylko w tym miejscu, które Pan wybierze, na obszarze zamieszkiwanym przez jedno z Waszych plemion. Tam wykonasz to wszystko, co Ci nakazuje. Gdy jednak zapragniesz Będziesz mógł zabić zwierzęta i jeść mięso z błogosławieństwa Pana, Twego Boga, którego ci udzieli w każdym Twoim mieście. Będą je mogli jeść nieczyści i czyści, jak się je gazelę i je jelenia. Tylko krwi nie wolno Wam jeść, wylewajcie ją na ziemię jak wodę. Nie będziesz natomiast mógł jeść w Twoich miastach dziesięcin ze zboża. Moszczu i oliwy, ani pierworodnego zwierzęcia, zbydła lub trzody, ani tego, co ślubowałeś, ani ofiary dobrowolnej, ani daru Twoich rąk. Te rzeczy będziesz mógł jeść wraz z synem i córką, sługą i służącą oraz Lewitami, którzy mieszkają w Twoich miastach, ale tylko przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które sobie wybierze Pan, Twój Bóg. Będziesz się cieszył przed Panem. Twoim Bogiem, ze wszystkiego, co zdobyłeś własną pracą. Strzeż się jednak, aby nie przestawał troszczyć się o lewitę. Jak długo będziesz mieszkał w tym kraju, gdy Pan, Twój Bóg, powiększy obszar Twego kraju, jak ci to obiecał, a ty powiesz sobie, chcę jeść mięso, bo będziesz miał chęć na mięso, możesz jeść mięso do woli. Jeżeli zaś daleko od ciebie będzie miejsce, które sobie wybierze pan, twój bóg, by tam umieścić Twoje imię, wówczas, jak ci to poleciłem, będziesz mógł zabijać sztuki z bydła lub trzody, które ci dał pan i jeść je w twoich miastach ilekroć zapragniesz. Jednak będziesz się je jadł, jak się jada gazelę lub jelenia. Jeść je może zarówno nieczysty, jak i czysty. Lecz pilnuj się, abyś nie spożywał krwi, bo w krwi jest życie, a nie wolno ci spożywać życia wraz z mięsem. Nie możesz jej spożywać. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spożywał, aby uczynić, co jest słuszne według Pana i aby dobrze się powodziło tobie i twojemu to potomstwu. Rzeczy święte, jakie będziesz posiadał i ofiary ślubowane przez ciebie, Przyniesiesz na to miejsce, które Pan sobie wybierze: tam, na ołtarzu Pana, Twojego Boga, złożysz swoje całe palenie, mięso i krew. Krew ofiar krwawych ma być wylana na ołtarz Pana, Twojego Boga, a mięso możesz zjeść. Zachowuj wiernie wszystkie nakazy, które Ci daję, i bądź im posłuszny. Wtedy zawsze będzie się dobrze powodziło tobie oraz twojemu potomstwu bo będziesz czynił to co według Pana twojego Boga jest dobre i uczciwe nie ustawisz żadnej drewnianej aszery obok ołtarza Pana twojego Boga jaki sobie zbudujesz nie postawisz także steli której nienawidzi Pan twój Bóg nie złożysz ofiary dla Pana twojego Boga z cielca lub jagnięcia które mają wadę Czyli jakiekolwiek braki, bo tym brzydzi się Pan twój Bóg. Wy jesteście dziećmi Pana, waszego Boga. Nie wolno wam na znak żałoby pozmarłym nacinać skóry, ani goić włosów nad czołem, bo, jak, bo jesteście ludem poświęconym Panu, waszemu Bogu. Pan was wybrał spośród wszystkich narodów jakie są na ziemi abyście się stali ludem który będzie jego szczególną własnością Nie wolno wam jeść niczego obrzydliwego oto zwierzęta które możecie jeść krowa owca koza jeleń gazela daniel koziorożec antylopa bawu i kozica możecie jeść każde zwierzę przeżuwające które ma rozdzielone kopyta to jest parzyste racice. Nie będziecie jednak jedli zwierząt, które albo tylko przeżuwają, albo tylko mają rozdzielone kopyta. To jest parzyste racice. Są nimi wielbłąd, zając i góralek. One wprawdzie przeżuwają, ale nie mają rozdzielonego kopyta. Dlatego będą dla Was nieczyste. Także świnia, która wprawdzie ma rozdzielone racice, ale nie przeżuwa, będzie dla Was nieczysta. Nie będziecie jeść mięsa tych zwierząt ani dotykać ich padliny. Spośród tych, które żyją w wodzie, będziecie mogli jeść tylko te, które mają płetwy i łuski. Nie wolno Wam natomiast jeść tych, które nie mają ani płetw ani łusek. Te będą dla Was nieczyste. Możecie jeść wszystkie ptaki czyste. Nie wolno Wam natomiast jeść następujących ptaków: orła, sępa czarnego, orła morskiego, myszołowa. Kani i wszystkich gatunków sokoła, wszystkich gatunków kruka, strusia, sowy, mewy, wszystkich gatunków jastrzębi, puszczyka, ibisa, łabędzia, pelikana, nurka, kormorana, bociana, wszystkich gatunków czapli, dudka i nietoperza. Każdy owad skrzydlaty będzie dla Was nieczysty, nie wolno go jeść. Możecie jeść wszystkie ptaki czyste. Nie wolno Wam. Jeść żadnej padliny. Możesz ją dać do zjedzenia cudzoziemcowi, który osiadł w Twoich miastach, lub sprzedać obcemu. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Twojemu Bogu. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku Jego matki. Złożysz dziesięcinę z plonu każdego zasiewu, z tego czym każdego roku obrodzi Twoje pole. Dziesięcinę ze zboża, moszczu, oliwy. Pierworodnych z bydła i czody będziesz spożywał przed Panem, Twoim Bogiem, na tym miejscu, które On wybierze na mieszkanie, dla swojego imienia, abyś na zawsze nauczył się bojaźni wobec Pana, Twojego Boga. Gdybyś jednak miał zbyt daleko, aby zanieść tę dziesięcinę do miejsca, które wybierze Pan, Twój Bóg, dla swojego imienia, a Pan, Twój Bóg będzie Ci błogosławił, wtedy zamienisz ją na pieniądze. Potem włożysz je do sakiewki i udasz się do miejsca, które wybrał sobie Pan, Twój Bóg. Tam kupisz za pieniądze wszystko, co zechcesz: zwierzę, zbydła lub trzody, wino, sycerę. Czego tylko zapragniesz. Będziesz to jadł przed Panem, Twoim Bogiem i cieszył się wraz ze swoją rodziną. Nie pominiesz też lewitów, którzy mieszkają w Twoich miastach, gdyż oni nie mają części ani dziedzictwa z Tobą. Przy końcu trzeciego roku przyniesiesz dziesięcinę ze zbiorów tego roku i złożysz ją w swoich miastach. Wtedy przyjdzie Lewita, który nie ma części ani dziesięciny z Tobą, oraz Cudzoziemiec, Sierota i Wdowa, którzy mieszkają w Twoich miastach i będą mogli najeść się do syta, a Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w każdej pracy, której się podejmiesz. Przy końcu siódmego roku zarządzisz darowanie długów. Oto prawo darowania długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę, której udzielił bliźniemu. Nie będzie domagał się jej zwrotu od bliźniego swojego brata, ponieważ ogłoszono darowanie długów na cześć Pana. Od, cudzo, od cudzoziemca możesz żądać jej zwrotu, ale Twojemu bratu darujesz swoją należność. Poza tym nie będzie u Ciebie ubogiego, gdyż Pan obdarzy Cię obfitym błogosławieństwem. W kraju, który Pan Twój Bóg daje Ci w dziedziczne posiadanie, jeśli tylko naprawdę będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga i gorliwie wypełniał te wszystkie przykazania, które dziś Ci przekazuję, Pan Twój Bóg będzie Ci błogos bowiem błogosławił, tak jak obiecał. Będziesz pożyczał licznym narodom, sam zaś nie będziesz pożyczał od nikogo. Będziesz panował nad wieloma narodami, lecz one nie będą panowały nad Tobą. Jeśli się zdarzy, że w kraju, który ci daje Pan, Twój Bóg, w jednym z miast jeden z Twoich braci popadnie w nędzę, nie będziesz nieczuły i nie zamkniesz ręki przed tym ubogim bratem, powinieneś otworzyć przed nim swoją rękę i hojnie mu pożyczyć, czego potrzebuje. Uważaj jednak, by nie zrodziła się w Twoim sercu niegodziwa myśl. Zbiera się siódmy rok, rok darowania długów. Gdybyś złym okiem spojrzał na jego brata i nie dał mu niczego, wtedy obciążyłbyś się grzechem, bo on by się skarżył na ciebie przed Panem. Obdaruj go szczodrze, a gdy będziesz dawał, nie czyń tego z niechęcią, gdyż Pan, Twój Bóg, pobłogosławi ci za to w każdej pracy i w każdym przedsięwzięciu, a ponieważ ubogiego nigdy nie braknie w Twym kraju. Dlatego ci nakazuję. Otwórz wspaniałomyślnie Twoją rękę dla brata, który w Twoim kraju popadł w ubóstwo i nędzę. Jeżeli Twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka, sprzeda się Tobie w niewolę, to będzie Ci służył przez sześć lat, lecz w siódmym roku obdarzysz go wolnością. Gdy przywrócisz mu wolność, nie powinien odejść od Ciebie z pustymi rękami. Obdaruj go czymś z Twojej trzody, sklepiska i tłoczni. Po prostu podziel się tym, w czym Ci pobłogosławił Pan, Twój Bóg. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i byławił Cię stamtąd Pan, Twój Bóg. Dlatego ja daję Ci dzisiaj ten nakaz. A gdyby się zdarzyło, że Ci oznajmi, nie chcę odejść od Ciebie, gdyż pokochał Ciebie i Twój dom, bo dobrze mu było o ciebie, wtedy weźmiesz szydło i przebijesz mu ucho, przykładając je do drzwi. Odtąd zawsze będzie twoim niewolnikiem. Tak samo możesz postąpić z twoją niewolnicą. Niech nie będzie dla ciebie przykre obdarowanie twojego niewolnika wolnością, gdyż służąc ci przez sześć lat, wysłużył podwójną zapłatę najemnika a wtedy Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił w każdej pracy. Każdego pierworodnego samca, który urodzi się z Twojego bydła lub trzody, poświęcisz dla Pana Twojego Boga. Nie zaprzęgniesz do pracy pierworodnego wołu, ani nie będziesz strzykł pierworodnego barana. Co roku będziesz je jadł wraz z rodziną przed Panem, Twoim Bogiem, na tym miejscu, które Pan sobie wybierze. A gdyby to zwierzę miało jakąś wadę, bydło kulawę, ślepe lub miało jakiekolwiek braki, nie będziesz mógł złożyć go na ofiarę Panu, Twojemu Bogu. Zjedz je w swoim mieście. Jeźdź je może nieczysty i czysty, jak się jada gazelę lub jelenia. Tylko jego krwi nie wolno Ci spożywać. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. Przestrzegaj miesiąca Kłosów I świętowania paschy ku czci pana, twojego boga, ponieważ w miejscu kłosów w nocy wyprowadził cię z Egiptu, pan, twój Bóg. Ku czci pana, twojego boga, złożysz ofiarę paschalną z owiec i cielców w tym miejscu, które pan sobie wybierze na mieszkanie dla swojego imienia. Nie będziesz jadł wraz z nią chleba na zakwasie abyś całe życie pamiętał dzień, w którym wyszedłeś z ziemi egipskiej. Przez siedem dni będziesz wraz z ofiarą paschalną jadł chleby pszaśne, chleby ucisku, gdyż po pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej. Przez siedem dni w całym twoim kraju nie zobaczy się żadnego kwasu z mięsa, natomiast, które ofiarowałeś pierwszego dnia wieczorem, nic nie pozostanie do rana. Nie możesz składać ofiary paschalnej w dowolnym z miast otrzymanych od pana, twojego Boga, lecz tylko w tym miejscu, które pan, twój Bóg, wybierze na mieszkanie dla swojego imienia. Tam wieczorem, gdy już zajdzie słońce, o tej samej porze, o której wyszedłeś z Egiptu, złożysz ofiarę paschalną. Ugotujesz ją i zjesz w miejscu, które sobie wybrał pan, twój Bóg, a rano powrócisz do swoich namiotów. A rano powrócisz do swoich namiotów. Przez sześć dni będziesz jadł chleby przaśne, a siódmego dnia odbędzie się uroczyste zgromadzenie na cześć Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wtedy wykonywał żadnej pracy. Odlicz sobie siedem tygodni. Odliczanie siedmiu tygodni rozpoczniesz od dnia, w którym zaczniesz rządzić zboże. Potem będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Pana. Twojego Boga złożysz dobrowolną ofiarę według obfitości błogosławieństwa Pana Twojego Boga, w miejscu, które Pan Twój Bóg wybierze na mieszkanie dla Twojego imienia. Będziesz się cieszył przed Panem, Twoim Bogiem, wraz z Synem i córką, sługą i służącą, razem z lewitami, którzy mieszkają w Twoich miastach razem z cudzoziemcem, sierotą i wdową, którzy mieszkają obok Ciebie. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego masz przestrzegać wypełniania tych ustaw. Przez siedem dni będziesz obchodził święto namiotów. Gdy już zgromadzisz zbiory z Twojego klepiska i tłoczni, będziesz się cieszył w to święto wraz z synem i córką, sługą i służącą, lewitą i cudzoziemcem, sierotą i wdową, którzy mieszkają w Twoich miastach. Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Twojego Boga, w miejscu, które Pan sobie wybierze, ponieważ Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił we wszystkich zbiorach i pracy Twoich rąk, a Ty będziesz szczęśliwy. Każdy mężczyzna powinien trzy razy w ciągu roku stawić się przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które On sobie wybierze na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie powinien jednak stawać przed Panem z pustymi rękami, a każdy dar powinien być odpowiedni do błogosławieństwa, które Ci udzielił Pan Twój Bóg. Ustawisz sobie sędziów i urzędników dla każdego plemienia. W każdym Twoim mieście, które Pan Twój Bóg Ci daje, oni będą sądzili lud i wydawali sprawiedliwe wyroki. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy. I nie weźmiesz łapówki, bo łapówka wypacza słuszny osąd i powoduje, że sprawiedliwe słowa są przekręcane. Masz się kierować jedynie sprawiedliwością, abyś żył i miał na własność ziemię, którą Ci daje Pan, Twój Bóg.